Wszyscy widzą zdjęcia? Tak, są. Tak jest, są. Mhm. Dobra, możesz nam opowiedzieć troszeczkę jakby o czym jest twój projekt, jakby skąd pomysł na te zdjęcia, jakie wykonywałaś, gdzie i tak dalej. Takie krótkie słowo wstępu. Dobra. Mój projekt właśnie to cykl dokumentalny, który realizowałam we wsi Trzcianka i jest to mała wieś położona w województwie świętokrzyskim. Jest to wieś, w której się wychowywałam. Szukałam sobie tematu dokumentalnego, który będzie mi bliski i jakby właśnie ta wieś jest czymś, co jest mi bliskie. Tematem przewodnim cyklu jest obserwacja mojej rodziny, a mianowicie na początku chciałam obserwować monotonię życia rodzinnego, te rytuały, które są obecne zawsze na wsi, ten cykl, niezmienność, ale później wydarzyło się dramatyczne wydarzenie w mojej rodzinie, a mianowicie śmierć jednego z jej członków. Jakby ta monotonia, ta cykliczność, te rytuały trochę się załamały. Mhm. I zaczęłam podchodzić trochę bliżej mojej rodziny, bliżej siostry, właśnie mamy, bratanków, ich obserwować. Zmienił się trochę też mój sposób fotografowania. Wszystkie zdjęcia wykonuję aparatem analogowym, małoobrazkowym. Ten cykl wykonuję na jednym niezmiennym filmie. Jest to Ilford 400 ISO, czarno-biały. I by ten cykl dokumentalny też wykonuję w ramach projektu fotograficznego, który jest prowadzony na mojej uczelni. W tym projekcie jest 10 uczestników. Finalizujemy go książką fotograficzną, czy indywidualnymi książkami fotograficznymi i zbiorową wystawą. Fajnie. A na jakiej uczelni studiujesz? Ja na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na ostatnim roku. Okej. Fajnie. A powiedz mi, skąd niektóre proporcje takie panoramiczne tych zdjęć? Takie przycinasz do takich proporcji, tak? Bo to jest wszystko. Tak. Właśnie to wynika ze skanu i z mojego przycięcia. Okej. Bo wydaje mi się, że trzeba by było mniej więcej tak pilnować tych proporcji, bo wiem. Nawet jak się przegląda te zdjęcia, to pierwsza rzecz taka, która się gdzieś tam rzuca w oczy. Może ja zacznę takim słowem wstępu, co mi się podoba jakby w tych zdjęciach. Podoba mi się na pewno pewnego rodzaju taki klimat, który wytworzyłaś jakby za pomocą tych fotografii. Może trochę jest to związane też z technologią, ale bardziej chyba z twoim sposobem jakby widzenia świata i na niektórych zdjęciach bardzo fajnie też widać z jednej strony tą pustkę, trochę może czasami też jakiś smutek, ale czasami też jakby te relacje. I nawet jak się patrzymy sobie na dwa te zdjęcia obok siebie, to one bardzo fajnie na przykład grają, wyobraźnia działa. I to jest bardzo ciekawe. Dla mnie jeszcze trochę jest za mało tych zdjęć, żeby ułożyć jakby taki większy cykl, który by był książką na przykład, a nie zinem, bo zin trochę się rządzi innymi prawami. Trochę motywów się powtarza. Tu też jest szersza selekcja tych zdjęć, ale trochę rzeczy się powtarza i to w książce pewnie będzie pewnego rodzaju problemem.
Nie wiem, może oddam głos teraz Mariuszowi. Mariusz powie coś też. Zgadzam się z Adrianem, a nawet mam inne zdanie, więc tu się dopełniamy. Tak, zwykle. Za bardzo chcesz powiedzieć moim zdaniem, że to jest niezmienność, co dla mnie osobiście nie jest tematem. Niezmienność. Dla mnie byłoby tematem, gdybyś chciała pokazać, nazwać to, opisać to troszeczkę inaczej, sfotografować może troszkę inaczej też, ale niezmienność nie zostawia nam pola do manewru jakiegoś, a tutaj mam wrażenie, że poruszać się tak, no, jakbyś chciała wyskoczyć z historii, ale coś cię trzyma. Zdjęcia z karpiem, no niezmienność, zmienność, szczególnie dla karpia. Nie? To jakby... I tu wydaje mi się to ciekawsze, taka zmienność właśnie w tej niezmienności. Tak upraszczając to, troszeczkę mam wrażenie, że przywiązanie do technologii ciebie trochę ogranicza i tobą troszeczkę kieruje. Przywiązanie do negatywu, do filmu, do bieli. Ja tylko odniosę się do tego zdjęcia z karpiem, bo mamy chyba dwa czy trzy takie zdjęcia z karpiem i dużo na przykład ciekawiej wygląda proste zdjęcie dla mnie właśnie to, bo jest takie niedosłowne, ten człowiek jest gdzieś tam przycięty i może kadr nie jest jakiś taki w 100% okej, ale niż na przykład to, bo to już jest takie bardzo dosłowne i jakby, a tu trochę się zastanawiamy, o co chodzi, dlaczego nie ma tego człowieka na zdjęciu, dlaczego jest ta ryba, to jest takie nawiązanie trochę do takich zdjęć, gdzie wędkarze się fotografują ze swoją zdobyczą, ale jednak tego wędkarza tu nie ma i jakby coś się dzieje, to tak tylko słowem wstępu co do karpia. Ja z tą technologią trochę się z Mariuszem zgodzę, a trochę nie, ze względu na to, że część zdjęć, tak jak uparłem się trochę przy tych dwóch zdjęciach, tutaj jakby ta technologia w ogóle nie jest ważna, ale klimat jakby tej technologii pomaga na przykład w tych dwóch zdjęciach do tego, że to fajnie wygląda. Chociaż jakby nie jestem w 100% przekonany co do tych proporcji takich bardzo panoramicznych. Jakby, To znaczy, to nie wiem. W przypadku pionów trochę to też widać, nie? Że to takie trochę jakby z komórki były, nie? One się tak ciągną do góry, nie? Tak ciągną jakby do miały góry proporcje no. 4 do 3 na przykład, to wtedy jakby może, bo tu nawet w przypadku tych dwóch zdjęć chyba te proporcje są zupełnie inne. Szkoda mi tego, że pochodzi z tej miejscowości i wydaje mi się, że tego szkoda troszkę, że nie wykorzystałaś tego, tych możliwości. Znaczy, jeżeli to jest materiał o rodzinie, to zawsze może się pojawić taki kontekst też jakby takiej szerszej wspólnoty, jak ta rodzina jakby funkcjonuje w tej wspólnocie wsi, miasteczka, nawet jakiejś jednej ulicy i tak dalej, taki szerszy kontekst zawsze gdzieś rozszerza nam tą opowieść. Nie wiem, czy wiesz, o co nam chodzi. Tak. Tak, ja to się zgodził z Mariuszem, że takie trochę w sumie jest takie, no, jesteś na rozdrożu właśnie, bo z jednej strony jest taka bardzo fajna i ciekawa ta poetyka właśnie, to nie wiem, którą tutaj pokazujesz jakoś tak tej samotności, tej nostalgii jakiejś takiej, a z drugiej strony też nie wiesz, w którym kierunku iść, czy właśnie w tym, czy tak bardziej dokumentalny, to Mariusz teraz powiedział, nie? Że tak nie wiem, czy trzeba by się było po prostu dobrze nad tym może zastanowić i obrać jeden kierunek i potem konsekwentnie już jakby w tym podążać, nie? Weźmy na przykład te zdjęcia z kurami albo w ogóle z ptakami. Zobacz, to jest na przykład moim zdaniem bardzo silna, fajna fota. Ona gdzieś jest niedosłowna i jakby fajnie gra. A takiego zdjęcia już na przykład nie potrzebujemy, no nie? Bo to jakby znamy, wiemy mniej więcej. Każdy kurę, mam nadzieję, spotkał w swoim życiu. Ale generalnie albo gołębie. Nie? Jakby... Ta fota mówi dużo więcej niż na przykład takie dwie foty, czy taka fota
I to samo z tym karpiem, nie? To samo z tym karpiem jest też właśnie... Tak, tak, tak. Bo tu są, trochę się mieszają te style. Część zdjęć jest taka bardziej wypłowiała, jakby taka nostalgiczna, część zdjęć jest bardziej taka kontrastowa. Tu też by trzeba było się zdecydować, nie? Czy bardziej, powiedzmy, interesuje nas taki klimat, czy będziemy podążać, wiesz, w takie kontrasty i tu tego nie widać, ale bardziej w takie, wiesz, sceny, powiedzmy, tego typu, nie? Tutaj też pojawiają się, masz kilka takich zdjęć, tak jak to zdjęcie jest jakby okej, ono jest fajnym, jakby trochę takim, nazwijmy to brzydko, lifestyle'owym portretem, ale ono już jest trochę za bardzo, nie? W przypadku portretu jakby tu już widać, że to jest jakby tak na pograniczu, nie? Ta fota, a na przykład ten portret w porównaniu do tamtego jest dużo taki bardziej, wiesz, dokumentalny, taki bardziej brudny, nie? Taki doskonały. Więcej emocji ma w sobie, nie? Tak. To zdjęcie jest za doskonałe po prostu. Takie na zimno troszkę, nie? Zrobione, nie? A tam ten portret z kurą jest taki emocjonalny, znaczy czuć jakieś emocje, nie? Opowieść jakby o rodzinie w kontekście twoim jest też prostsza do zrobienia, nie? To tu widzimy, że tutaj no, po chociażby pejzażach, po tych fragmentach, po drzewach, po jakichś fragmentach czegoś, ale nie wiem, czy to będzie na tyle interesujące dla oglądającego, że dotrwa do końca opowieści, czy coś wyniesie. Dokument, no niestety, ma to do siebie, że dobrze by było, żebyśmy to zobaczyli. Czyli no, można to też pokazać tak subtelnie i delikatnie, ale to może być odebrane zbyt słabo lub tu trzeba by już wybrać, bo masz oko, masz wrażliwość, to jest świetnie. Myślę, też powinnaś zrobić coś z technologią. Jak na negatywie, w porządku, ale rób to bardzo dobrze. Technicznie. Bo jak cyfrę, to nie musisz się martwić, bo bardzo dobrze zrobili już inżynierowie. Ty masz to już z głowy, nie? A tu masz jeszcze ten problem, że no musisz to odpowiednio też zrobić, nie? Że żeby to nie wyglądało na zdjęcia, które takie są, bo tak wyszły. Ale wydaje mi się, że kierunek jest w porządku. Troszkę ci zazdroszczę tej wsi, tych możliwości jakby dotarcia tam i wzbudź jeszcze we mnie tej zazdrości jeszcze więcej, nie? Bo nawet to zazdroszczę ci tak trochę, nie? A bym chciał bardzo ci zazdrościć, rozumiesz? Widać, że panujesz nad kompozycją, nad takimi sprawami, które zdawałoby się są oczywiste i proste, a sprawiają dużo problemów na początku, czy w ogóle ludziom. Ja się trochę z Mariuszem w 100% się nie zgodzę, tak zgodzę się z nim w 14%. Co? To mało. To tyle jeszcze się nie zgodzę. Nie, wiesz co, ja myślę, że, bo ja rozumiem, o co ci chodzi, bo też jakby takie opowiadanie o sobie też jest w porządku i też można to zrobić ciekawie, takie opowieści subtelne też są potrzebne i tak dalej, tylko potrzebna jest jakby konsekwencja i pewne rozszerzanie jakby kontekstu, czyli to, co Mariusz też powiedział, dla mnie jakby umiejscowienie tej historii w miejscu, w czasie, jakby na podstawie też tego zdjęcia, które pokazuje tego portretu, to tu się z Mariuszem zgodzę z technologią, że jakby to zdjęcie, ono jest, widać, emocje jest fajne, ale technologia tu akurat leciutko przeszkadza w tym zdjęciu, nie? Ale generalnie uważam, że też, że po prostu masz oko, że w fajnym może kierunku to pójść, tylko jakby dla mnie tutaj troszeczkę na razie brakuje pewnego rodzaju konsekwencji i właśnie rozszerzenia tego przemyślenia sobie, fotografowania bardzo dużo, przebywania tam i jakby brakuje pewnie jeszcze tego czasu po prostu też, nie? Bo tu się jakby nic szybko w takiej opowieści się nie zadzieje, bo nie może się zadziać. Jakby tu potrzeba też czasu, wielu, wielu, wielu zdjęć, żeby przeskoczyć. Tak,
tak naprawdę to też zazdroszczę ci tego rozdroża, na którym moim zdaniem się znalazłaś, bo to znaczy, że masz wszystko jeszcze przed sobą. Zdecyduj tylko się jak, o czym i będzie w porządku, bez względu na to, w którą stronę pójdziesz, bo masz wrażliwość, masz umiejętności, masz wszystko to, co jest potrzebne do dokończenia historii tej czy nowych, jakichś w przyszłości. Michał, coś jeszcze chcesz dopowiedzieć? Wiesz co, no już w sumie podsumowaliście to tak właściwie. No, tak, i się zgodzę i z Adrianem, i z Mariuszem. Po 50%. Tak. Nie, faktycznie, no to jest... Jest tylko rozdrożu i to rozdrożu jest fajne właśnie i też właśnie, ale się zdecydować po prostu, w którym kierunku iść i faktycznie, no po prostu robić i fotografować tam, no bo to... No. Trzymamy za ciebie na pewno kciuki. Czy jakieś pytania może do nas masz jeszcze? Chyba na razie nie. A czy później jakby mi coś przyszło do głowy, to mogę napisać? Pewnie, jak najbardziej. No to super, bo zawsze jak są takie szybkie konsultacje, jak słucham po prostu tych różnych rzeczy, to później jakby mam taką... Znaczy, mam dużo myśli, ale mam pustkę w głowie, jeśli chodzi o pytania. Rozumiem. No my też jakby, wiesz, każdy z nas trochę inaczej patrzy. Myślę, że to też jest ciekawe, że pojawiają się różne jakby opinie, ale myślę, że zgodziliśmy się z tym, że powinnaś dalej jakby kontynuować, rozszerzać tą historię, wybrać jakąś jedną stylistykę, dużo fotografować. I też nie przywiązywać się do technologii. Chyba, że ci to pomaga, jest ci to potrzebne. Ale są też takie materiały, gdzie są bardzo emocjonalne i są różne stylistycznie, od czarno-białe, kolorowe, kontrastowe. Tylko to też jest bardzo trudne, żeby to na tyle ułożyć i to musi być też dużo tych fotografii, nie? Żeby to tak mogło zagrać. Nie? Ale no faktycznie, no nie ma się tutaj ograniczać do technologii, mi się wydaje też. Okej, super, to dziękujemy ci bardzo w takim razie. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to pisz do nas i będziemy w kontakcie. Okej, ja też dziękuję bardzo. Cześć. Okej, super, pozdrawiamy, cześć. Hej. Cześć.